Wskakuj do windy. Idziemy zjeść. Wczoraj nie zdążyliśmy, ponieważ tatusiowi się nie chciało zejść z łóżka. A dzisiaj się zebraliśmy, tak? Tak. Pomachaj pani jeszcze raz. No pięknie, dzień dobry. Dobre śniadanko? Pyszne, ale musisz usiąść sobie tutaj. Jedź, Charlie, śniadanko. Muszę przyznać, że w tym naszym hotelu jest chyba jedno do przesiadania. Super, no. W hotelach w Rzymie, prawda? Super, naprawdę. Śniadania zawsze są takie dziwne, albo dostaje jednego rogalika, albo... Nawet jak braliśmy, jak mieliśmy takie bufety, to smakowo było tak średnio. Pamiętasz, bo było już takie sytuacje. Zobaczcie, jaki chlebek taki naprawdę super. Tutaj akurat wzięłam jakąś pizzę. Nie, super, bardzo fajnie. Nie pamiętam, jak się ten hotel nazywa. Alep. Alep, coś tam by Hilton. To jest jeden z takich bardziej nowocześniejszych, bo jednak wszystkie są takie stare, prawda? Dzisiejszy dzień zaczynamy od basenu. Mieliśmy tak naprawdę dzisiaj opuszczać nasz hotel, ale stwierdziliśmy, że jest tak fajnie tutaj na górze, przy basenie, że przedłużymy sobie o jeszcze jedną dobę. Czerni miała wczoraj taką zabawę, ale to już pewnie widzieliście u Luki na kanale, także stwierdziliśmy, że dzień zaczniemy od basenu. Tak? Lepiej się będzie spało, jak się tak wymęczysz, nie? Co ty się tak awanturujesz? Chcesz z tatą wejść do wody? To w tamtą stronę idź. Ciap, ciap z tatą. Gdzie ty idziesz? Charlie, do taty idź. Ja? O-o, łapią? O Jezu! Skakuję do basenu tak z 50 razy podczas tego, jak jesteśmy tutaj na basenie, ale dzięki temu lepiej śpi i szybciej się wymęcza, więc dla nas dobrze. Py, te i jeszcze raz. Wczoraj jak ogarnęliśmy, że jest otwarty tutaj basen, my tutaj byliśmy w hotelu już rok temu, ale basen był wtedy zamknięty, najprawdopodobniej przez pogodę. I jak teraz ogarnęliśmy, że jest on otwarty, to pobiegliśmy wczoraj na zakupy, żebym mogła kupić sobie strój kąpielowy oraz Charlie, bo niestety, ale zapomniałam z pewnych przyczyn. I słuchajcie, w H&M-ie nie ma w ogóle stroi kąpielowych tutaj w Rzymie. To jest szok dla mnie, no bo jest gorąco. Chciałam powiedzieć środek lata, już koniec lata, ale jest gorąco, jest pełno turystów. Na pewno wiecie, te stroje by były kupowane, a tam nic nie było, więc znalazłam kalcedonie. Ja zawsze lubię stroje w kalcedonii i zobaczcie, kupiłam sobie jednoczęściowy z takim wiązaniem i na pewno on jest dostępny w Polsce, bo zawsze te same stroje, które nawet kupowałam tutaj w kalcedonii w Rzymie, były w Polsce. To jest sieciówka, więc wiadomo, że są. Także naprawdę jest bardzo, bardzo fajny. Mam rozmiar M z takim wiązaniem. Asekurować, bo to nic strachu nie ma. Idź może z nią pod tą fontannę tam. Uy, pięknie płyniesz! Chcę dać buzi Luce, ale muszę trzymać włosy. Bo już raz tak kiedyś zrobiłam z moimi doczepianymi włosami na Dominikanie, że z nimi cały czas nurkowałam, zanurzałam się z nimi w wodzie, a później były rude, więc nie mogę sobie na to pozwolić, bo jeszcze troszkę tutaj będziemy, więc lepiej je oszczędzać. Wasze zdrówko, kochani. Chciałam wam tylko powiedzieć... No tak się popatrzyłem. Normalnie. Muszę wam powiedzieć, ostatnio wam, w ostatnim vlogu mówiłam, że idziemy na zakupy i w sumie nie powiedziałam wam w tamtym vlogu, dlaczego na te zakupy nie poszliśmy. Ja na chwilę się urwałam od Luki i kupiłam dla niego pierścionek. No, jeżeli nie wiecie, o co chodzi i o naszych całych zaręczynach, to wróćcie do poprzedniego filmu. Do tej pory mamy z tego zabawę. Nie? Jest nam śmiesznie bardzo. Nie poszłam wtedy na zakupy, bo jakoś cały czas byłam zestresowana, chciałam ten pierścionek kupić. Charlie nam też nie spała, więc postanowiłam, że dzisiaj pójdziemy na te zakupy, ale w sumie nie potrzebuję... Co to za mina znowu? Nie potrzebuję w sumie chodzić po wielu sklepach, potrzebuję tylko wejść do sklepu Louis Vuitton i Chanel, z tego względu, że chciałam kupić sobie buty Chanel. Ale nie byliśmy w tym eleganckim, a jest druga część Chanel, gdzie są takie bardziej sportowe rzeczy.
i chciałabym wejść do Louis Vuitton, ponieważ przed wyjazdem kupiłam sobie takie klapeczki i niestety kupiłam w za małym rozmiarze. Mam jakiegoś pecha, bo nie umiem sobie dobrać butów i w sklepie jak je mierzę, one są ok, a później jak chodzę w nich po domu i mierzę, to są za małe zdecydowanie, także... Także chciałabym właśnie do tych dwóch sklepów wejść, więc to i tak jest raz, dwa. Kiedyś chodziliśmy po wszystkich, a teraz tylko jeden, drugi. Godzisz się na to? Godzę się, bo dzisiaj jest fajna atmosfera. Wczoraj była gorsza, co? Ale to... No, ale tylko nie, chodzi o to, że zobacz, taki jest basenik, jest ciepło, muzyka jest teraz jakiś ten jazzik, tak. A wcześniej była klasyczna. Jazzik jest super, my jest kochamy tak... jazzik. Cozy! No, tak fajnie. Patrz, patrz. O! Niby wejdzie? O, chodź. Piciu, piciu, piciu. O, tak. Patrz, jak z mamą jest bardzo słabo w basenie. Mama nie! Mama nie! Co ja robię źle? Ona się lepiej z tatą bawi. Ja się z tatą tu bawi. Ale ja nie chcę, mama, nie? Charlie, a kuku? Kuku! Chodź do mnie, już! Ja cię zaraz tu złapię. To jest nie fair, ja chciałam się z nim pobawić szybko. Szykuję się już do wyjścia i słuchajcie, ostatnio jak pokazałam wam na Insta Stories Letty Shops, to tyle osób było zdziwionych, że istnieje w ogóle taka strona, co bardzo mnie dziwi, ponieważ ja tyle razy już o tym trąbiłam w wielu filmach, wiele razy też na Insta Stories wam o tym mówiłam, no ale jakby rozumiem, bo cały czas przybywa mi coraz więcej subskrypcji, z czego się bardzo cieszę. I ostatnio właśnie na Insta Stories mówiłam wam o serwisie cashback, jakim jest Letty Shops, i teraz wam też szybciutko powiem, ponieważ to jest mega świetna sprawa, jeżeli chcecie zaoszczędzić trochę pieniążków, a każdy chce. Dla przykładu teraz przed wylotem do Rzymu kupiliśmy bilety samolotowe, kupiliśmy hotel, możecie skorzystać z wielu innych stron. Większość sklepów, które tutaj jest, na pewno w nich robicie zakupy, także włączę wam stronę i pokażę wam, o co tutaj chodzi. W całym pokoju mamy jasno, a tylko na dół, jak najadę na laptopa, to robi się ciemno. Mam nadzieję, że wam to nie będzie przeszkadzało. Zobaczcie, tutaj mam stronę Letty Shops, mamy tutaj niecałe 4000 sklepów, takich jak Allegro, RTV, AGD, Booking. Pokażę wam dla przykładu, tutaj sobie zawsze wchodzę w wszystkie kategorie i ostatnio korzystałam właśnie z zakładki podróże. I tutaj mamy lot, Booking, no jest tego naprawdę sporo, jeżeli będziecie chcieli podróżować, gdziekolwiek lecieć, możecie przez tą stronę i kupić lot, i hotel. Jeżeli będziecie chcieli skorzystać z innych sklepów, to jest ich tutaj również pełno. Co to się mi włączyło? I na przykład tego tutaj sklepu mamy 3% cashback, klikamy w sklep, następnie przejdź do sklepu, czekamy około 3 sekund, zostajemy automatycznie przerzuceni i na przykład kupujemy sobie pralkę, płacimy za nią i nasz cashback zostaje nam automatycznie naliczony, zwrócony. Z takich jeszcze przydatnych informacji, cashback możecie sobie wypłacić albo na konto bankowe, albo na PayPal, także to są naprawdę realne pieniądze, które później możecie wykorzystać. Możesz ty powiedzieć, jak chcesz. O wtyczce, że na przykład jeśli nie chcecie sobie wchodzić na tą stronę i sprawdzać, jakie są dostępne sklepy, to wystarczy, że zainstalujecie wtyczkę i jak będziecie wchodzić w jakąś stronę, w jakiś sklep internetowy, to wtyczka będzie wam sugerować, czy jest cashback, ile jest cashbacku. I oprócz tego jeszcze wtyczka też służy do tego, że na przykład ludzie często, jak firmy często, sklepy przede wszystkim internetowe, jak rzucają promocje, to najpierw ceny podwyższają po to, żeby promocją je zbić. A wtyczka też sugeruje wam cenę, jaka była cena przez ostatnie 30 dni, także nie dacie się wykolegować. Tyle. Jak ładnie wytłumaczył, brawo kochanie. Także jeżeli będziecie chcieli skorzystać z tego serwisu, to w opisie macie link, a ja lecę się szykować, idziemy zaraz na miasto, muszę się pomalować, nałożyłam już podkład, bronzer, ale nie dokończyłam makijażu, Luka był przed chwilą z Charlie na spacerze, także gdzie na spacerze, co ja mówię, po klatce sobie, po klatce. Po korytarzu hotelowym spacerowali. Nie minęły nawet 2 minuty, odkąd wyszliśmy z hotelu, a zobaczcie, Charlie już śpi. Tak ją wymęczyliśmy na basenie, później jeszcze się z nią troszeczkę wygłupialiśmy. Ja się ogarniam i dopiero teraz pierwszą drzemkę ma, także będziemy mieć pewnie czas dla siebie i idziemy teraz tam prosto. Znowu do restauracji Alarampa, z tego względu, że przepyszne jedzonko ostatnio zjedliśmy i mamy w sumie
znowu ochotę na nie. Także zamiast iść do jakiegoś nowego miejsca, idziemy w to samo, ponieważ było przepysznie. Stwierdzam, że dzisiaj jednak jest gorąco. Tak jak pierwszego dnia mówiłam, że nie jest, tak dzisiaj jest. Siedzę tutaj i czuję, że za mnie się leje. Jest tak jak kiedyś latem, prawda? Tak no, ogólnie jest ciężko, nie? Ciężko. Z czym? A to jest jest dużo. Nie no, nabijam się z ciebie od początku Rzymu, nie wiem, nie wiesz? Jezu, że cały czas jest ciężko. Ja się cieszę, fajnie jest, tylko jest jednak gorąco. Wolę na przykład taką pogodę, jak byliśmy pierwszego dnia. Wiem, wiem. Wtedy to było, nie? Nie to co teraz. Było. Było tak fajnie, rzeźko, a dzisiaj tak jest... Nie śpi? Jak psychol tą rurkę wziąć, tak bokiem, wiesz. Smacznego. Przyszło nasze jedzonko. Mówiłam wam, że idziemy tutaj specjalnie po to, bo bardzo nam smakowało ostatnio jedzenie. No ładnie wygląda. Luka coś pomylił i pomyliłem, zamówił nie to, co trzeba. Się, sprawdzałem, to znaczy z Campi nie wiedziałem i zapomniałem, że sprawdzałem. No, no także tak, tak, mamy krewetki, wygląda. Wyglądają pięknie, ale i tak zamówiliśmy jeszcze jedną porcję do podzielenia. Wyszło i tak fajnie. To, co ostatnio mieliśmy. Dla Nionci tutaj stygnie, ona sobie jeszcze dalej, zobaczcie, śpi smacznie, także możemy w spokoju zjeść. Smacznego, myszę. Nie bardzo mam na to ochotę, ale wygląda dobrze, więc... Nie aktorz przy ochłaniu. Tak to mi się... Naprawdę... No nie mam właśnie, ja już dawno tak... Dwa, a ty zjesz całe sobie, chcesz. Tu zje... O, dobra. Really? O, to ja spróbuję troszeczkę. Dobrze. To jest to właśnie, na co czekałam. Jem już dawno po tobie, Luka zjadł dwie porcje. Smacznego. Pycha. To jest tak morskie, tak mocno. Ktoś nie lubi takiej wody morskiej, to nie będzie smakował, ale jest pyszka. Kuku. Kuku. Jak się spało, Nionciu moje? Dobrze? Zgrzałaś się chyba troszkę, co? My już z Luką dawno po jedzeniu posiedzieliśmy, poczulowaliśmy sobie. I teraz Czerni wstała. Nakarmię ją i będziemy szły na zakupy. Oki? Jesteśmy w Chanel i zobaczcie, znalazłam sandałki, które mogłabym sobie nawet kupić, chociaż troszeczkę mi się kojarzą z takimi specjalistycznymi butami do nauki chodzenia, ale cały środek to welur. Bym po prostu przeżywała katusze chodząc w nich. Nic ciekawego tu nie ma, bo jest jedna część Chanel, która jest taka bardziej elegancka. Jest jeden sklep, a my przyszliśmy do tej, która jest bardziej... ten fokus sportowa i tutaj są właśnie takie buty, jak ja mam teraz na nogach, bardziej sportowe, espadryle, sandałki, ale nic tu po nas. Mama przyszła w końcu, czekaliśmy na nią, w sklepie była. Poprosiłem w ogóle arbuza, dostałem sałatkę całą, ale Charlotka zaczęła winogrona jeść. No co się stało? Andrzejka zadzwoniła do mnie i powiedziała, że czuje się oszukana w czymś. W czym? Co, jak cię oszukali? Kupiłam dwie pary butów. No i gdzie one są? Wyślą mi do domu. Dlaczego? Bo jak się bierze fakturę na firmę, to wysyłają do domu, do Polski. Naprawdę? Tak, nie ma innej możliwości. A co jest najśmieszniejsze? Że jedną parę wzięłam i stwierdziłam, że ją biorę tylko dlatego, żeby pokazać Luce i najwyżej odda. Świetne zakupy. A jak mi nie wyślą tego? Na pewno wyślą, ale już nie masz się co cieszyć od razu, nie? W sensie nie możesz. To nic. Niby dobrze z jednej mniejszy strony, nadbagaż. Mniejszy, tak, ale chciałam już może sobie w tych jednych tu pochodzić, ale też nie byłam ich pewna. A których nie byłaś pewna? Tych takich szpic. Mm. 100% je trzeba wziąć. One są świetne. I oni wyślą za 2 dni do Polski. Ja mówię, jak to? No, jeżeli jest na firmę brane, to my zawsze musimy wysłać. Wiesz, usłysz, a torebkę też braliśmy na faktury w Chanel, to Valentino tak ma? Valentino chyba tak ma. Czy wydałam kasę, a nie mam tych rzeczy. Wiesz, jak to się czuje? Tak. Chodź tu, Niuniu. Chodź tu. Trochę tak jak ja na ciebie zawsze. Wydam kasę, a ich tych rzeczy nie mam, nie? A jak mi nie wyślą? No, oszukali cię. Tu nagrasz film, Valentino mnie oszukało. Czy potentat modowy robi tak z innymi ludźmi? Z tego dowiecie się w następnym odcinku. U Andziax! Weszliśmy teraz do Disney Store, gdzie jest pełno zabawek dla dzieci. Tak, idziemy. Idziemy zobaczyć coś. Czarni, idziemy. Musisz sobie wybrać z Rzymu. Co jest? Ale ona z Toy Story jeszcze... Z Toy Story. Ona jeszcze nie zna Toy Story. Nie wiem.
krecz pod nogą, po prostu Andy ma napisane. Jak będzie starsza, co to... Co napisane, chudy? Ja nie wiem, miał coś napisane? No, nie pamiętasz? Że podpisany był? Co było? Nie wiem, ale musimy w ogóle jej zacząć puszczać już, bo ona kuma. Andy. No wiem, że właściciel jego, tak? Ale musimy zacząć puszczać jej takie bajki, ona już kuma. Dobra, zostaw już mysza. To jest małe dziecko właśnie w sklepie. To bardziej dla ciebie ten sklep widzę niż dla Czarni. Szuka, szuka. Nie ma. No super! Chodź tu. Wow! Coś takie też coś? Hu, hu, hu. Hu, hu, hu. Musieliśmy się wrócić. Luka się zastanawia, czy nie kupić sobie zabawki, bo to jego ulubiona bajka z dzieciństwa. Ogarniacie to. Co się stało? Nie widziałem. Otworzyła się klapka? No tak, to tak jest. I on bał się, że nie może oddychać normalnie. I ma laser. Patrz, zobacz, zobacz, co się dzieje. Patrz. Ten laser tam w środku. Aha. Nie wiem, co mam powiedzieć na twoje zachowanie. Chodź, idziemy dalej. Kupimy coś Charlie. To już... Skrzydła muszę zobaczyć. Dobra, chodź. Chodź, chodź. No chyba weźmy to. Ale dla kogo ty to weźmiesz? Do ciebie. Do domu. Do biura. Nie, myszka. No do biura, będzie stało w biurze. Ale po co ty masz mieć zabawkę w domu, powiedz mi? To jest moje dzieciństwo, zobacz. Ja, przepraszam, ale czy tylko ja tego nie ogarniam? To tak jak ja bym sobie kupiła teraz Barbie i postawiła u nas w biurze. Nie, to nie to samo. To jest to samo. On mnie pyta, rozumiecie, czy on może sobie to wziąć. Jak sobie zapłacisz, to sobie weźmiesz, ale... Mysza, po pierwsze, ani nie będziesz się tym bawić. Nie, to masz stać. To tylko będzie stało i się... Zabawka będzie stała. To tak jakbym kupiła sobie teraz, nie wiem, My Little Pony i postawiła... Po prostu Mycha, w biurze. No, czy wy to rozumiecie? No, no, no. A tu. W biurze będzie Mac, będzie biurko i on będzie sobie stał. Nie. Ale ja. Mycha, ale ja nie chcę mieć na biurku zabawki. Ale będziesz fajnie, to będzie wyglądało. Zobacz. Nie będzie fajnie wyglądało. Ja mogę mieć jakąś ładną figurkę, dobra. Kupmy, a nie zabawkę. Ja pierdzielę po prostu. Zobacz. O! Myszka Miki! Ogarniacie to. Luka stoi w kolejce i naprawdę będzie kupować tą zabawkę. Podniesiesz? Ile masz, kochanie, lat? 28? No to właśnie chodzi o wspomnienia. Szarlotka! To właśnie o to chodzi, że mam tyle lat, bo jestem sentymentalny. Mhm, dobrze. Może ja po prostu nie muszę tego rozumieć. Każdy mężczyzna ma w sobie mojego chłopca. Okej. Niech tak będzie. Czy pani spytała, czy za 2 euro nie chce reklamówki tej Story? Nie żartuj. Naprawdę zapłaciłeś 2 euro, żeby mieć taką reklamówkę? No. I co zrobisz z tą reklamówką, przepraszam? Nie mam po prostu. Co, aha. Taka jesteś, no, bezuczuciowa, zimna. No bo jakbyś powiedział, że chcesz sobie coś kupić takiego, nie wiem, innego, ale zabawka... To jest wartość sentymentalna. Dobrze, kochanie. Ja mówię, może ja tego nie muszę rozumieć. Najważniejsze, że jesteś szczęśliwy. No to super. Charlie też będzie miała zabawkę. Tak? Będziesz nie. się dzielił z Charlie? Nie. Aha. Tego chcesz, to bierzemy. Okej, okay, we will take one. Dużego czy małego? Okej. Ale ty jesteś naciągacz. Słuchajcie, donieśliśmy ją razem. Prowadziliśmy ją z Luką za rączkę i wystrzeliła ją i tak, wow, bierz pajacyka. Mama cię weźmie na rączkach. Wow, co to tu się dzieje? Fajny? Super jest. Fajna fontanna, ty lubisz takie fontanny. Byłam tutaj przy Panteonie parę lat temu. Tutaj mamy, zobaczcie, piękny Panteon, a tutaj w tej restauracji razem z moją przyjaciółką tańczyłyśmy na stołach. Już było po kolacji, po paru drinkach i kelnerzy wtedy mówili: wstawajcie, chodźcie na stół tańczyć. Inni ludzie też wstawali i my takie byłyśmy. A teraz jestem tutaj z dzieckiem i z Luką. Nie będę na stole tańczyć. Zgubiłam się, szukam Luki, szukam Niuni. Nie wiem, już stoję, mówię, będę do nich dzwonić.
dzwonić, jest tutaj tyle ludzi, nie wiem gdzie oni są. A Luka nagle podchodzi i mówi, patrz jaka jesteś mama. Charlie cały czas była obok mnie, obok przy mojej nodze, tylko Andrzejka patrzyła gdzieś indziej totalnie. Ale ja się, bo wy poszliście no tak, stamtąd momencie, i ja was stamtąd szukam, jakoś podeszłam. Ale w tym momencie, że teraz poszłaś tam, a miała się metr od siebie i już by się nie znalazła. A metr, pół, ta metr, 20 centymetrów od siebie ją miałaś. Tylko nie pognieć, pokaż. Kto tu jest? Charlie? Taką masz pamiątkę z Rzymu? Pan tutaj robi zdjęcia. I przez przypadek, nie, przez przypadek pewnie. Przez mocny przypadek. Pokaż. Złóżka pokaż będzie tatuś. Na pamiątkę, widzisz? Pokaż zobacz, jak wygląda. Jaki dziennik mamy. Holiday. Widzisz, no to jest pozowane, zobacz. Ona stoi i pozuje. Jak pięknie. Modelka w trakcie, wiesz, niby chodzenia. Pięknie. Jest krok cudownie. Do przodu z wózeczkiem swoim. Łap swoją modelkę. Charlie. Jesteśmy w restauracji, w której byliśmy. Kiedy? 2-3 lata temu, nie? Jeszcze pamiętam, tam siedzieliśmy, dokładnie w tym miejscu. Jeszcze, ale zobacz, czy jest przypadek? W tamtym miejscu siedzieliśmy, jest love napisane. Widzisz? Nie. Po naszym przybyciu, po naszym wyjściu tak zrobili to. Nie, sztuczce zabieramy. Jestem tak podnięta, że już... Ja też. My tak nigdy nie chodzimy, a tutaj... Bardzo dużo chodzimy. Z 10 kilosów minimum dziennie. Ojej. Ja mogę. Tutaj robimy tyle kilometrów, że ja naprawdę nogi mi puchną. No, naprawdę. Proszę, jedzonko tutaj jest, jak będziecie chcieli przyjść, się restauracja nazywa WOS. No chyba tak, a wieczorkiem szyneczka. Z wieczorem robimy piknik. I Netflixik. Kiedyś takie pikniki robiliśmy, jak Luka nie miał pieniędzy. Ty gadaj, ty zawsze takie durnoty gadałaś. Ale kiedyś jak nie mieliśmy pieniędzy, żeby chodzić po restauracjach, to sobie robiliśmy to tak. Takie. To tak. Tak było. Zamiast iść do restauracji, też chodziliśmy, ale zamiast iść... Co ona robi tam? Pokaż, jak robisz przewrót. Mieliśmy dzisiaj zrobić sobie taki rodzinny piknik, kupić prosciutto w sklepie, chlebek, pomidorki i zjeść w pokoju. Ale nie chciało nam się iść do sklepu. Wcześniej jak wracaliśmy, to były takie kolejki, więc ja mam sałatkę Cezar, Luka zamówił kanapkę. Kto tu wcina frytki? Ty jesz frytki? Chcesz jedną taką jeszcze? Proszę. Chlebek widzę. A chlebek do czego? Jest pewnie do mojej sałatki i tiramisu. Boże, jemy tutaj już za dużo tego zdecydowanie. Co ty chcesz? Proszę. Nie, to jest tiramisu. Porzeczka, ty lubisz. Proszę. Ale proszę ładnie sobie obrać tak. O, tutaj, proszę. Z gałązki obierać. Okej? Pyszka. Zobaczcie, jaka słodka małpka. Z gałązki sobie sama obiera. O? Ciągnij mocno. O tak. Nie! Nie gałązkę. Tutaj, tutaj teraz to malutkie. Tak, super. Dobrej nocki wam życzymy. My jeszcze sobie pewnie jakiś serial obejrzymy i też będziemy szli spać, bo z rana kolejny dzień vlogowania, Charlie. Pyszka, co? Buziaka wyślij. Wyślij buziaka. Dobranoc. Przed chwilą Charlie się z wami żegnała, ale stwierdziłam, że jeszcze pożegnam się z wami z łazienki. Super nam się tutaj nagrywa w Rzymie, musimy tutaj zdecydowanie częściej przyjeżdżać. Dajcie znać, czy podobają wam się filmy z Rzymu. Myślałam, że coś Luka do mnie mówi. Przypominam wam o skorzystaniu z serwisu Letyshops, linki macie w opisie. I życzę wam miłego wieczoru, poranku, w zależności o jakiej porze to oglądacie. Do zobaczenia w kolejnym vlogu.